Witajcie wszyscy w kolejnym odcinku Zagrajmy w Operation Flashpoint w Arma Cold War Assault. Tym razem wcielamy się w Jamesa Gastowskiego i będziemy przygotowywać grunt pod inwazję. Zapamiętajcie sobie to, gdzie rozgrywa się ta akcja, gdyż będziemy tutaj wracać za jakiś czas, a konkretnie do bazy, gdzie mamy podłożyć ładunki wybuchowe i zdetonować pewne czołgi. No, jeśli to zrobimy, no to czeka nas zasłużona nagroda, powiedzmy. Znaczy, zdecydowanie będzie prościej w dalszych etapach gry. Chociaż jak to tak faktycznie bywa, to różnie powiedzieć. Tutaj mamy taką mieścinkę. Od razu tam wbiegamy, nie tracąc czasu. Ja polecam, jeżeli chcemy... Znaczy, możemy tutaj jednego satchela podłożyć, tak? I zniszczyć ten ładunki wybuchowe. Znaczy, no, to jest ammo depot. A powiedzmy, ja to sobie zostawię na razie. Bo tak naprawdę to jest tylko objective, taki side objective. Pozbądźmy się tych panów. Ale najlepiej strzelać do nich, jak już będziemy blisko. Więc jeżeli interesuje was wysadzenie tego obiektu, to też możecie, chociaż ja wolę satchele zużyć na czołgi. No proszę, a gdzie ten pan biegnie? Chcemy się ich pozbyć w razie, powiedzmy, szybko. No i nie chcemy tak, żeby nam uciekł, tak jak ten luntek tutaj. Też może wezwać pomoc. Jest bardzo wkurzające. No cóż. Jeżeli wezwie pomoc, to zjawi się BMP-ek, ale nie musimy się tak bardzo tego obawiać, gdyż jesteśmy Gastowskim w swoich stealth kąpielówach i w swoim onesie, dzięki czemu nas po prostu w nocy nie widać. Chyba że jesteśmy w naświetlonym terenie, to wtedy jest problem. Zaletą Operation Flashpoint w ogóle i tego engine'a, którego używali, było takie kolorystyczne podejście do sygnalizowania graczowi, jak wizualnie jest wykrywalne. Coś podobnego było w Thief The Dark Project, jeżeli pamiętacie taką starą grę, gdzie wcielaliśmy się w Garretta z łodzieja. Tam, patrząc chociażby na grunt, gdzie jest ciemniej, mogliśmy wysnuć, czy stoimy w miejscu, gdzie nas widać, czy nie widać. Tak samo jest tutaj. To jest bardzo rudymentarna zasada, ale na przykład, jeżeli jesteśmy w czarnym kubraku i leżymy na zboczu piaszczystej wydmy, to przeciwnik nas widzi. No, ma przynajmniej łatwiej, prawda, nas zauważyć. Jeżeli leżymy na przykład na jakiejś takiej ciemnej plamie, jak tutaj, jakiejś trawy między drzewami, nieopodal krzaków, i jesteśmy w tym samym ciemnym kubraku Gastowskiego, to w zasadzie jesteśmy niewidzialni. A szczególnie w nocy. Oczywiście stąd możemy sobie jeszcze z tego ammo depota pobrać dodatkową, czy to amunicję, czy to właśnie broń i tak dalej. Ja polecam... dobra, przybiec sobie tutaj, ściągnąć tych dwóch gości. Pyk, pyk. I jeżeli chcemy, to możemy też się dozbroić w jednej z tych ciężarówek. Te ciężarówki są niezwykle fajne i przydatne. Jak widzimy, możemy wziąć amunicję. Chociaż tak na dobrą sprawę, gdzie w ruskim, prawda, jakimś Zile czy Uralu miałaby być amunicja do Hecklera & Kocha? No ale po prostu tak to działa, tak? Mechanicznie. Możemy schować sobie jeszcze ciała, na wypadek gdyby miał tutaj patrolować jeszcze jakiś BMP-ek. Oczywiście i tak jest za późno, żeby się tego potencjalnego patrolu pozbyć. Ja wam pokażę zaraz,
gdzie bębek stanął sobie. Jak sobie podejdziemy tutaj. O, widzicie tam? Jeszcze możemy przeszukać. Może jakieś znajdźki. No ale... O, tutaj jest bębek. Ponieważ on zmierza tam, gdzie powiedzmy byliśmy ostatnio widziani, zaraportowany przez tego gościa, którego żeśmy ostrzelali. Powiedzmy, że oni wszyscy mają łączność radiową, więc o ile nie zdejmiemy gości odpowiednio szybko, to może się tak skończyć. Ale my czołgając, powiedzmy, tyle o ile odrobinkę w bok, ponieważ bębek ze swojego peryskopu patrzy się na wprost. Jeżeli dowódca czołgu jest wewnątrz, to on patrzy się przez peryskop, prawda? I ma ograniczoną strefę, w której może sobie spoglądać. I widzimy po wieży, że spogląda tylko i wyłącznie w przód. Ale to dobrze, tak? To my możemy w zasadzie skierować się i tak, obejdziemy sobie tą bazę, którą mamy sabotażować lasem. Tylko podejdźmy do tego lasku, nawet zipiąc straszliwie. Jak słyszymy, Gostowski dostanie palpitacji serca może, ale dobrze mu idzie, tak też nie musimy się martwić. Jest, prawda, zgrzebnym chłopem, GI, IGI i tak dalej. O Boże, to była dobra giera. Project IGI, I'm going in. Przypomina się dzieciństwo, no cóż. Pod osłoną lasu zawijamy teraz dookoła. Chcemy wyjść z jednej z flanki, a najlepiej od tyłu, do tego parku maszynowego, gdzie zaparkowane są właśnie pojazdy, przede wszystkim czołgi. Czołgi nas interesują. I tak, jedna szkoła mówi, że można tą całą misję wykonać, wpadając do czołgu i tym czołgiem zacząć jeździć i po prostu zabijać lewo i prawo. Jest to możliwe. Tylko jest też problematyczne, ponieważ jesteśmy jedni, a czołg ma aż 3 osoby, których potrzebujemy do obsługi. Technicznie 2. Przynajmniej driver i gunner. Za każdym razem byśmy się musieli przesiadać, co jest niewygodne. Poza tym, jeżeli byśmy weszli do czołgu, to zresztą wam pokażę, i zaczęli rozwałkę w bazie. Tak, gdzie my jesteśmy? Tutaj. To ryzykujemy taką nieprzyjemną wizytę Hinda, tudzież jakiegoś innego helikoptera, który nadleci nam od góry i nas po prostu zniszczy. Ewentualnie posiłki się na nas zjadą i nas poszatkują. Jest to możliwe do wykonania, absolutnie. Aczkolwiek moim zdaniem upierdliwe. Na tyle upierdliwe, że wolę wykorzystać satchele i rozwiązać to w dość prosty sposób. Zbliżamy się już do krawędzi. Tylko uważajcie, bo jak widać po oświetleniu tej lokacji, już na niewiele zda się ukrywanie w krzakach i na glebie. Im bliżej podchodzimy do tej bazy, którą mamy tutaj przed sobą, tym większe prawdopodobieństwo, że odkryją nas po prostu patrząc w naszym kierunku. Tak jak widzimy. Tam przed nami, bo to jest ważne, tak? Jeżeli chcemy tą misję wykonać stealth, full stealth, no tyle o ile oczywiście, przynajmniej na tym etapie, to pamiętajcie, by... Dobra, gdzie oni są? Coś tam sobie jeszcze. Pamiętajcie, że... Oczywiście zasejwujmy. Tutaj będzie jeden patrol. Tam przed nami, nie? Patrol składa się z 2 żołnierzy i oficera i będzie krążył po całej mapie. Jeżeli widzimy, że on się tutaj zbliża, po prostu nie podchodźmy. Najlepiej będzie obejść tą mapę dookoła. Znaczy mapę, no lokację, tak? Zaczaić się w jakimś z krzaków
I dopiero kiedy patrol sobie przejdzie, to wtedy będzie najlepiej podkraść się i podłożyć pułapki. Jak widzimy, tam mamy oficera. Oficera poznajemy po berecie, oczywiście. Problem z oficerem jest taki, jak mówiłem w ostatniej misji. Oficerowie mają lornetki i mają o wiele lepszą umiejętność przepatrywania i spostrzegawczości. Generalnie, jeżeli będziemy leżeć ją na przykład w tych krzakach, no w krzakach to może nie, tak? W krzakach może będziemy mieli dostateczną osłonę, ale jeżeli będziemy leżeć od tak sobie na glebie, tam gdzie normalnie nas by nie przyuważył zwykły żołdak, ale będzie gdzieś w pobliżu oficer i on weźmie tą lornetę i zacznie szperać, no to będzie po nas. Możemy oczywiście tutaj ściągnąć tego oficera, ale po co? Tak na dobrą sprawę lepiej się spiszemy, jeżeli byśmy teraz wleźli do czołgu nawet i po prostu zaczęli do wszystkich strzelać, ale tak jak mówię, z czołgiem finiki biznes, jak to się mówi. O, coraz bliżej. Chcemy ich obejść dookoła. Z czołgiem jest o tyle taki kapuściany biznes, że zazwyczaj przylatuje tutaj śmigłowiec, co mnie strasznie wkurza. Da się go zdjąć, bo tam jest jeszcze siłka, czyli możemy na przykład czołgiem rozwalić piechotę, rozjechać, tudzież wejść na KM-a i rozstrzelać. Dobra, oni kierują się teraz od nas, bardzo dobrze, ale no zaraz, jak rozstrzelamy całą załogę, to możemy wejść do siłki, która stoi sobie na, powiedzmy, froncie bazy. No tylko jaki jest sens, skoro w tyle pierdzielenia się, za przeproszeniem, biegania po tej bazie, żeby czy to zdjąć siłkę, czy to piechotę, przygotować się na lot śmigłowca, a jak wyskoczymy tylko na chwilę z tego czołgu, żeby uciec, ponieważ musimy dokonać odwrot po dokonanym sabotażu, no to wystarczy, że jedna rakieta nas trafi, tak? Jedna rakieta, taka niekierowany pocisk, tak jak tutaj w tej Mi-8, czy tam Mi-17. To jest chyba Mi-17? No nieważne, albo Mi-8. Muszę się lepiej przyjrzeć, jak będziemy odwróceni. Tak, jeden satchel starczy na dwa czołgi, więc w jaki sposób chcemy to zrobić? Podchodzimy sobie tutaj na łączenie między tymi płytami betonowymi. Jak tutaj postawimy satchela, to on tak pierdzielnie, że ściągnie oba. Tak, wygląda jak Mi-8. No. Mi-8. Mam to na DCS-ie, bardzo fajnie się tym lata. Bardzo toporna, oczywiście ciężka maszyna, ale bardzo satysfakcjonująca. No i tutaj kładziemy drugiego satchela, pamiętajmy też na łączeniu między tymi płytami. Czołgi zdetonowane w ten sposób, znaczy te satchele zdetonowane w ten sposób, nie od razu czołg zniszczą, ale uszkodzą go na tyle, że on będzie taki, wiecie, płonący na dotarcie, i o to chodzi, tak? Te eksplozje szarpną na tyle, że w zasadzie wszystkie te cztery czołgi powinny zostać zniszczone. No, oddalmy się. Możemy jeszcze tamtego wysadzić. Tego, co tam stoi. O. Ale w sumie czołg czołgiem. Czołg łatwo możemy rozwalić, jeżeli będziemy grali sierżantem, czy teraz porucznikiem, w sumie hammerem. Ale śmigłowiec, to jest lepszy priority target. Poza tym śmigłowce przeciwnika, cel bardzo strategiczny moim zdaniem. Strategiczny, a nie tyle taktyczny, bo strategicznie on gwarantuje przeciwnikowi mobilność,
szybkość i przewagę w reagowaniu, a to jest coś, co chcemy zredukować, prawda? No i teraz tak. Musimy wesprzeć się, znaczy, prawda, wdrapać się tutaj na to wzgórze i udać do punktu ewakuacji. Możemy odpalić od razu ładunki, ale moim zdaniem lepiej poczekać, aż oddalimy się na tyle daleko. O, możemy nawet poczekać na tamtych gości, którzy będą wracać, tak? Na patrolu. Jak będą przechodzić obok czołgów i my zdetonujemy wtedy satchele, to będzie huch po nich. Nawet jeżeli nie dostaną blastem, to mogą dostać czołgiem, który może się na nich wziąć i wykopyrtnąć. No ale... Dobra, jesteśmy na tyle daleko, żeby się podnieść. Gdzie są te zbóje? O, i sobie tam jeszcze wracają. To jest kawał drogi, tak? Dookoła całego tego depotu. Więc jeżeli oni są na patrolu, kiedy my tutaj przejdziemy, no to najlepiej pozwolić sobie przejść, niech sobie patrolują dookoła. My w tym czasie robimy swoje. Dobra. W zasadzie jak już jesteśmy przy krzakach, możemy się podnieść i wydługą. Tak jest. Do krawędzi lasów. Pamiętajmy, jeżeli zdetonujemy zbyt wcześnie, no to zgadnijcie, gdzie ruszą wszystkie posiłki Sowietów. No właśnie, dlatego nie chcemy detonować od razu, tylko sobie odbiec tyle o ile. O, tak. Na przykład gdzieś o tutaj. Jak już będziemy na tyle daleko. Proszę bardzo, tutaj mamy tam miejsce spotkania. Za tym laskiem, za tym zagajnikiem. Może dobiegnijmy do tego zagajnika i wtedy zdetonujemy ładunki. To się wydaje być dobrym planem. Dokładnie. Jesteśmy już na tyle blisko końca naszej misji. No jak słyszeliście, pierdykło. Teraz zostanie nam tylko droga powrotna. Znaczy powrotna, no w zasadzie do kontaktu z ruchu oporu, tak? Jak tutaj mamy spotkać. Ambaras robi się niesamowity. Dron na pewno, jabłki i tak dalej. A my zresztą na finałowej cutscence będziemy mogli zobaczyć, jak to wszystko wyszło. Szkoda, że nikt tego nie skomentuje. Hej, Gastowski, o zajebiście. O, proszę. Wszystkie zniszczone. No, poza tym jeden tam z boku. No i ładny scoring. Bardzo porządny. Tak jest. Proszę bardzo, ile pojazdów, śmigłowiec, czy no, nawet załoga i tak dalej. Więc jestem zadowolony i do zobaczenia wkrótce.